Witajcie moi drodzy w kolejnym vlogu. Jak widać, zima znowu zaatakowała. Przez noc nasypało 20-25 cm śniegu. Tutaj jeszcze przed chwilą przywieziona paleta przez kuriera z nasieniem kukurydzy. Musimy ją schować, bo cały czas pruszy śnieg. Ciągnik stoi pod warsztatem, bowiem musieliśmy podłączyć agregat. Na nasze nieszczęście prawdopodobnie jakieś drzewo pod naporem śniegu zawaliło się chyba na linkę, na linię napięcia. No i niestety zabrało prąd. Całą noc nie mieliśmy, no ale tylko już jest zimno, to nie byliśmy zmuszeni do włączania agregatu na noc. Dopiero dzisiaj rano uruchomiliśmy. Latem, żeby taka miała miejsce sytuacja, no to niestety trzeba błyskawicznie działać i jak najszybciej odpalić agregat, bowiem świnie mogą się podusić niestety przy takich wyższych temperaturach. Także odczepiam agregat. Także odczepiam agregat i ruszam z odśnieżaniem. Trochę odśnieżyliśmy tylko tutaj do drogi, do szosy, bo miał przyjechać właśnie kurier z tym pustą kukurydzą. A ja muszę odśnieżyć resztę placu, bowiem dzisiaj ma być jeszcze samochód po kukurydzę. A jak nie odśnieżymy, no to będzie kiepska sprawa, no tutaj z zawróceniem w ogóle i wjazdem na wagę. Także widzimy się za chwilę w ciągniku. Trochę tego śniegu jest, nie ma co ukrywać. Śniegu jest, powiem wam, że jest aż tyle, że mały ciągnik by sobie z tym nie poradził. Waga już jest trochę odśnieżona. Mam jeszcze popiół, więc sobie przed przyjazdem trochę tym popiołem posypię, żeby kierowca miał lepiej. Tutaj na placu, gdzie ma zawrócić się samochód, to już praktycznie odśnieżyłem. Nie wiem, czy będzie próbował tutaj się zawracać, bo stoi teraz beczkowóz. Także nie bierze sobie, wycofa i wtedy poprawi.
No i mamy końcóweczkę już. Wszystko mamy z grubsza odciężone, miejmy nadzieję, tylko że przez kilka godzin, bo nie wiem jeszcze dokładnie, o który ty samochód przyjedzie, mam nadzieję, że przez te kilka godzin nie nasypie z powrotem wszystkiego. Ale póki co ciągnik chowamy. Jeżeli będzie trzeba pociągnąć, to najpierw spróbuję ładowarką pomóc dla tira na kierowcy. Zobaczmy może, co to przyszło. To przywiózł dzisiaj ten kurier. Co tu przywiózł? Przywiózł, moi drodzy, kukurydzę, nasiona. Nie wiem, czy wcześniej mówiłem. Przywiózł, a dokładnie przywiózł Amavita. Jedna z lepszych odmian w tamtym roku. Nie pamiętam dokładnie, już ile sypała. W jednym z filmów mówiłem o tym. I mamy, o ile się nie mylę, na 30 hektarów? Chyba na 30 hektarów zamówiliśmy. Naprawdę fajna odmiana z potencjałem, która potrafi dać plony zarówno na słabej, jak i na dobrej ziemi. No nie jest tak, że ona na przykład na słabej ziemi da jakiś tam plon przyzwoity, ale już na przykład na dobrej ziemi się jakoś mocniej nie wykaże, tylko ona po prostu dopasowuje się fajnie do warunków glebowych i jeżeli po prostu ma słabą glebę, no to da taki przyzwoity plon. No a jeżeli z kolei ma dobre stanowisko, bardzo dobrze nawożone, no to ona potrafi z tego wycisnąć jak najwięcej. W tym roku najwięcej sypała na jednym kawałku, o ile się nie mylę, 14 ton na mokro. No i tak jak mówiłem, na koniec dnia przyjechał samochód po kukurydzę. Trochę było zamieszania, bowiem znowu zabrali nam prąd gdzieś, ja wiem, na pół godziny przed przyjazdem, także trzeba było rzucić robotę, to co się robiło. Odczepię z powrotem 700 do agregatu, no i odpalać, bo inaczej byśmy nie zważyli samochodu. Coraz luźniej się robi w magazynie. O, już jest chyba 8 samochód sprzedany z tego sezonu. Dobrze to widzicie. Dzisiejszy vlog taki o wszystkim i o niczym. No ale jak już chyba wcześniej mówiłem,
w którymś vlogu. Teraz mamy po prostu taki czas, że nie ma zbytnio z czego nagrywać. Powiem, nic konkretnego się nie dzieje. Teraz z jednych najczęściej wykonywanych prac to między innymi załadunek kukurydzy. Pory, oświetlenie jest zarówno u nas, jak i po stronie kierowcy. Także ładunek szybko idzie. Światło zgasło. Też by ojciec coś tam się bawił z agregatem. No nie wiem, nie wiem. Ja wrzucam ostatnią łyżkę i samochód wjeżdża na wagę. Tylko cholera. Jak na wagę, jak nie ma prądu. Dobra, zaraz zobaczymy. Już mamy światełko, tylko jest taki problem, że waga się zerowała, nie wiem, czy jest wydrukowana. Dosypać łyżkę albo dwie. Wezmę taką niepełną łyżkę i jedziemy. Tutaj kierowcę trochę rozpędu weźmie. No i myślę, że powinno pójść. Tak jak myślałem, waga się zresetowała. Cholera. Dobra, mamy zero. Super. Zdążyłem. I bez problemu wjechał. Tylko cholera, czy my mamy to wydrukowane? Ile ważył ten kierowca? No już myślałem, że będziemy mieli mały problem. Bo ojciec poszedł włączyć prąd, bo dostał telefon, że już jest. No i mieliśmy taki, a waga nie wydrukowała wagi pustego zestawu. Ja po prostu tam naciskam, taruję wagę zazwyczaj, no, żeby wiedział, że tak się stanie, to bym wydrukował. Zazwyczaj taruję wagę i później samochód jak wjeżdża albo zjeżdża, pełny albo już pusty, w zależności od tego, czy przywozi coś do nas, czy zabiera, pokazuje, ile przywiózł albo ile zabiera, tak? Dlatego, ale no na szczęście ojciec pamiętał wagę dokładną, przechodził, miał zapisaną. Sypiemy na 40 ton 760 kilo i będzie równo 25 ton, tyle ile chce kierowca. Na szczęście wjechał bezproblemowo, wszystko się odbyło. Już wyjechać z gospodarstwa powinien również bezproblemowo. Także ja jadę sypać ostatnią łyżkę i żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu, moi drodzy.